Witajcie, dzisiaj pokażę Wam wnętrze zaprojektowane w stylu nowoczesnym. Zaczynamy od korytarza. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo kontrastów, mamy dużo bieli i czerni. Pojawiają się też w całym domu i tutaj w korytarzu zaczynamy to widzieć. Też elementy w kolorze drewna, tak? Materiały, które są ocieplające. Po prawej stronie mamy właśnie taką okładzinę ścienną tutaj w kolorystyce jasnego drewna. Dużo elementów czarnych i kontrastowych będzie też w całym domu. Na posadzce mamy płytki marmurowe z delikatnym rysunkiem właśnie marmuru. Grafiki, obrazy też w sobie zawierają bardzo dużo kontrastów. Na suficie mamy szynoprzewód, na którym mamy reflektory LED-owe, które doświetlają nam całość. I wzdłuż lewej strony mamy również zamontowany przy suficie profil LED-owy, który doświetla nam ściany. Pojawia się też bardzo dużo luster, w których odbijają się różne przestrzenie, tworząc fajne graficzne kompozycje. Tutaj mamy toaletkę, która jest częściowo zamontowana przy lustrze, częściowo właśnie przy panelu i widzimy, jak dużo się właśnie w tym lustrze elementów odbija. Mamy też taki specjalny wieszak nad lustrem, który jest jednocześnie właśnie takim oświetleniem, które doświetla tą toaletkę. Mamy subpodziały. Zobaczcie, tutaj w tej części korytarzowej mamy płytki marmurowe, już po prawej stronie mamy deskę i ona bardzo ociepla to wnętrze, które jest zrobione właśnie na kontrastach. Kontrasty możemy budować płaszczyznami. Zobaczcie, ten element na środku jest ciemny, za nim kolejna ściana jest jasna, regał z kolei znowu jest ciemny. To jest taka właśnie zabawa i żonglowanie płaszczyznami. To samo widzimy po stronie korytarza. Tutaj też widzimy, że część elementów na ścianie jest ciemna, a część jasna. Takie subpodziały powodują, że ta ściana jest bardziej interesująca, więcej się dzieje, ale oczywiście musimy pamiętać też o funkcjonalności, czyli pojawiają się wieszaki, pojawiają się lustra, w których możemy się przejrzeć i które też optycznie powiększają nam tą przestrzeń. Drzwi mamy białe, pochwyty mamy w drzwiach ciemne i tutaj wchodzimy, zobaczcie, do salonu. Mamy lampy LED-owe i doświetlające strefę wypoczynkową, wygodną, dużą sofę. Z tyłu też są elementy dekoracyjne i dużo luster. Zobaczcie, mamy lustra, w którym się coś odbija. Mamy też strefę jadalnianą przy oknie. Ściana telewizyjna jest też podzielona elementami i pionowymi, i poziomymi. Mamy szafki, które są zrobione na zamówienie i regały, które są zrobione na zamówienie. I z tyłu mamy też za telewizorem płytki z rysunkiem marmuru, czyli takie białe linie. Tutaj mamy strefę przy jadalni. Cała ta ściana po prawej stronie to jest lustro. I też możecie zobaczyć, na czym polega różnica w wykonywaniu rysunków takich przykładowych z programu 3D, a wizualizacji fotorealistycznych. Troszeczkę inaczej wygląda takie wnętrze na takim rysunkowym podglądzie jak teraz, a troszeczkę inaczej, jak będziemy oglądali wizualizację tak jak jest teraz. Zobaczcie, jesteśmy w kuchni, tutaj też mamy dużo kontrastów bieli i czerni, mamy wyspę, która jest jasna, z dużymi szufladami, mamy blat, który jest ciemny, też z rysunkiem marmuru. Mamy na wyspie gniazdo prądowe. Takie gniazda mogą być nie tylko do sprzętów, ale możecie na przykład sobie mieć taki port USB w takim gnieździe, więc to się będzie też przydawało, jeżeli będziecie chcieli sobie podłączyć tutaj jakiegoś tableta albo smartfona na przykład do gotowania. Lodówka jest side by side z kostkartką, z podłączeniem do wody. Ona tutaj ma miejsce po lewej stronie, także jest bardzo wygodna ta kuchnia i jednocześnie przez to, że jest dosyć jasna, nie jest przytłaczająca, ale też nie jest mdła, bo mamy bardzo dużo kontrastów i jest też dobrze doświetlona. Pod szafkami oczywiście mamy profile LED-owe zamontowane w dolnej części szafek i tutaj od góry widać, jaki jest subpodział posadzki, czyli pomiędzy strefą kuchni a strefą salonu mamy połączenie dwóch rodzajów podłóg. I płynnie przechodzimy do sypialni. W sypialni mamy bardzo fajne tapicerowane panele tutaj z załóżkiem, czyli możemy kupić sobie łóżko, które jest tapicerowane, ale bez zagłówka. Panele są przyklejone do ściany i nad nimi znajdują się panele z takimi elementami frezowanymi i też lustro, w którym odbija się
ciekawa, atrakcyjna lampa. Ile oświetlenia potrzebujemy w sypialni? To jest bardzo indywidualne. Wszystko zależy od użytkownika. Zobaczcie, tutaj mamy tego oświetlenia dosyć dużo. Mamy oprócz dekoracyjnej lampy nad łóżkiem, mamy lampy też po prawej i po lewej stronie. Po prawej mamy jedną, po lewej mamy dwie i też mamy lampy takie małe LED-owe doświetlające na przykład do czytania. Tak, żeby móc zmieniać i stopień natężenia tego oświetlenia i rodzaj oświetlenia, żeby dopasować do swoich własnych, indywidualnych potrzeb. Z tyłu znajduje się szafa, gdzie mamy garderobę, półki są podświetlane, dzięki temu lepiej widać, co jest w środku, a fronty są szklane, to jest szkło takie troszeczkę ciemniejsze, przez które nie wszystko do końca widać, to też bardzo fajnie wygląda. Cały dom jest zaprojektowany w systemie Smart Home, tutaj mamy panel też do sterowania, dzięki temu możemy sterować nie tylko oświetleniem, ale też na przykład roletami. Tak wygląda to w wersji rysunkowej. Jesteśmy w łazience. Łazienka jest stosunkowo jasna, ale też nie brakuje w niej kontrastów. Szafka tutaj pod umywalkowa i blat są zrobione na zamówienie. Lustro mamy też podświetlane profilem LED-owym. W tym lustrze znajduje się też opcja maty grzewczej, czyli jeżeli bierzemy prysznic, nie paruje nam ta strefa, możemy się też przejrzeć po kąpieli. Możemy też sprawdzić, która jest godzina. Możemy mieć też na przykład muzykę włączoną. Teraz jest bardzo dużo luster tego typu dostępnych. Możemy też mieć opcję zmiany temperatury barwowej przy oświetleniu LED-owym wokół takiego lustra oraz zmiany natężenia światła. Kabina prysznicowa ma obniżony sufit ze względu na instalacje, które są tam u góry poprowadzone. Deszczownica jest zabudowana tutaj właśnie w tym suficie. Oczywiście taką deszczownicę montujemy do stropu właściwego, tak żeby ona się trzymała. Mamy też dodatkowe oświetlenie i w suficie, i profile LED-owe w kabinie, i mamy specjalną zrobioną półkę z podświetleniem LED-owym, tak żeby były widoczne wszystkie kosmetyki. I cała ta strefa jest wydzielona właśnie ciemniejszym kolorem płytek. Dzięki temu mamy też bardzo fajny kontrast. Toaleta ma specjalną miskę, deskę, która jest samomyjąca. Też takie opcje występują. Warto się zainteresować tym, co jest teraz dostępne w internecie, bo tych możliwości i technicznych rozwiązań jest, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. Druga łazienka, troszeczkę mocniejszy kontrast. Mamy ciemne płytki ze wzorem marmurowym i na podłodze, i na ścianie za lustrem. Mamy wannę wolnostojącą. Tutaj też teoretycznie moglibyście na przykład zastosować wannę przyścienną. To oczywiście wszystko zależy od Was. Płytki i spieki możecie też nakładać na meble. Nie wiem, czy o tym wiecie. Zobaczcie, tutaj nad obudową geberitu mamy szafki zamykane i właśnie tutaj mamy też płytkę, która jest na szafkach, tak żeby całość była w tym samym materiale. I tak to, słuchajcie, wyglądam. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się ten projekt podobał. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli podobają się Wam moje filmiki. Będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał. A my przechodzimy jeszcze na koniec do garderoby. Garderoba jest w takim bardzo męskim looku i ma dużo podświetleń ze względu na to, że jest właśnie w ciemnych barwach, żeby wszystko było dobrze widoczne, jest też dobrze doświetlona. Jeżeli będą Wam się podobały takie prezentacje, będę oczywiście tworzyła dla Was kolejne filmiki z naszych projektów ze studia Ato Ato. Więcej zobaczycie na stronie atoato.pl.